Witam na trzeciej sesji w wirtualnym gabinecie doktora nerwicy. No i troszeczkę, tak jak obiecałem, zajmiemy się diagnostyką, objawami lęku, ale od nietypowej strony. Dlatego, że, że o objawach lęku i o diagnostyce jest bardzo dużo, natomiast ja bym chciał powiedzieć w ten sposób. Wiele osób przychodzi mi, co się ze mną dzieje. Co się ze mną dzieje, ciało z ciałem, co się dzieje z moim ciałem, somaty, jakieś dziwne myśli. Nie, w ogóle nie wiem, co się dzieje. Otóż powiedziałbym, że to jest taki hmm, przerysowany realizm. Dlaczego? dlatego, że jak byliśmy w epoce, tam byliśmy jeszcze w epoce kamienia łupanego, czy, 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 czy gdzieś tam no pierwotnie i tak dalej, to my musieli, żeby przeżyć, to musieliśmy raczej rozpatrywać czarne scenariusze, to znaczy bardziej prawdopodobne było i bardziej należało się spodziewać, że wyjdzie jakiś tam, nie wiem, tygrys szablo czy nie wiem, czy coś tam innego, nie wiem, czy dobrze, czy dobrze akurat mówię i, 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 i jakby przewidywanie tego, że zostaniemy zjedzeni, a nie że zjemy, czyli że będziemy kolacją, a nie że będziemy jeść kolację, było jakby dla nas ważniejsze. I stąd nasz umysł na, na, jest raczej nastawiony na przewidywanie yy, scenariuszy negatywnych, tak? generalnie ewolucyjnie tak to jest. A u ludzi z zaburzeniami lękowymi, tak, to jest przesterowane, czyli on pracuje, jest niesamowicie kreatywny, prawda, wszędzie szuka, żeby nas ochronić, wszędzie szuka tych negatywnych scenariuszy, prawda, wszędzie będzie nieszczęście, wszędzie absolutnie nie, nie ma szans, żeby było dobrze, tak, bo to jest w sumie dobrze, że on tak przewiduje, tylko niestety, jak to się wszystko rozkręci, to jest to niezwykle upierdliwe i trudne do wytrzymania. I oczywiście temu towarzyszą różne objawy z ciała, no bo y, jak tam te, 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 ten tygrys, czy tam coś innego wyjdzie, no to przecież my się musimy szybko zdecydować, czy my z nim walczymy, uciekamy, czy zamieramy, tak? No tak czy inaczej, to nam jest potrzebna krew w mięśniach, tak? Czyli no, skąd wziąć krew w mięśniach? No zabrać z jelit, bo tam jest jej najwięcej. Jak zabrać z jelit, no to trzeba wyrzucić na przykład treść pokarmową, czyli biegunka, tak? Serce wali, hormony, y, to jakieś różne, Poty, prawda, napięcia, czyli można powiedzieć, że to jest ta, ta, ta somatyka cała to jest lęk w ciele, tak? to jest taki lęk w ciele, który no, przybiera tak y, niesamowicie dokuczliwą formę na co dzień, że demontuje życie. I teraz to jest tak przesterowane, tak, bo to też na, na jakiejś tam innej sesji będziemy sobie o tym mówić, że jak to dochodzi do tego, że to, że to tam wrażliwość, wychowanie i różne inne rzeczy. No w każdym razie u, u ludzi znerwicowanych, tak, jest ten przesterowany ten mechanizm reakcji. Czyli, czyli wszystko no tam. Pyknie, że tak powiem, gałązka, już organizm, prawda? Jest do walki, już albo do ucieczki, albo nogi słabe, albo barki spięte, prawda? Albo biegunka, albo, albo przyspieszony, no w ogóle tam wyrzut hormonów, no cały bigos. Taką animację może kiedyś zrobię, żeby wytłumaczyć, co tam, co tam się dzieje, też dokleję do tej sesji z takim kom komentarzem, że to jest właśnie do tej sesji. Hmm. Yy, czyli, czyli, czyli krótko mówiąc, hmm, to jest taki przesterowany telewizor, tak? I stąd należy podejść do tego, na ile się da spokojnie. I teraz tak, część z tych somatów trzeba po prostu usunąć na zasadzie wysiłku fizycznego, czyli przegonić jaskiniowca, żeby on spalił hormony stresu, kortyzol zwłaszcza. Część trzeba wyregulować właśnie snem, regularnym trybem życia, a część trzeba lekami, no bo to jest tak jak po prostu no, regulacja pewnego przesterowanego systemu. I to jest właśnie ten poziom behawioralny, tak? który który z ciała jest, tak? Temu towarzyszy poziom poznawczy, czyli myśli. To będziemy sobie dalej mówić w kolejnych sesjach. Czyli interpretacje, to już jest wyższy poziom związany z byciem człowiekiem, tak? Że, że oprócz tego szybkiego bodźca, który nas uderza jakimś niebezpieczeństwem, to my też możemy oczywiście interpretować, bo mamy korę mózgową. I to jest oczywiście szczęście i przekleństwo, dlatego że sobie te komunikaty różnie tłumaczymy i wzbudzamy lęk to na spokojnie, na razie zajmijmy się poziomem behawioralnym, tak idziemy, tak? Behawioralny, poznawczy, egzystencjalny. I, i tutaj no, trzeba po prostu spokojnie do tego podejść i też na tym poziomie to rozwiązywać, zanim przejdziemy do wyższych poziomów, tak? No to tak, tak, taki, taka krótka zajawka a propos lęku. No, i jeszcze sobie pomyślałem, że, że fajnie, bo to terapeutyczne zadanie trwa. Już te, te komentarze wasze są coraz bardziej precyzyjne, bardziej skupione na zmianie zachowań. Dlatego nadal piszcie, nadal chwalcie się i obserwujcie, właśnie co się dzieje, jeżeli zmienicie zachowanie, to co się dzieje z, waszym, z waszymi emocjami, które mieszkają w ciele, tak? czyli co się dzieje z ciałem, co się dzieje z myślami i czy coś się zmienia, bo jestem bardzo ciekawy. No i jak to każdy teraz, yy, prawda, youtuber, mówię subskrybujcie, dajcie łapki, nie wiem jak to się tam nazywa, i pozdrawiam Was serdecznie.